V-Rayleigh po 15 latach, V-Rayleigh 4. W grze jest naprawdę świetna muzyka, ale niestety muszę ją ściszyć. Dlatego, bo YouTube skasuje mi film albo i nawet cały kanał, jak będę ją puszczał dla was. Więc mamy V-Rayleigh, czy V-Rayleigh. Jak sama nazwa wskazuje, możemy się w niej ścigać, albo możemy uczestniczyć w rajdach. I pokażę wam kilka trybów, które mamy tutaj do dyspozycji. Mamy tak, rajd, mamy V-Rayleigh Cross, mamy wyścig na szczyt, mamy wyścig buggy, mamy ekstremalna gach. Jak to się do cholery czy... I pewnie myślicie sobie, że możecie się zamienić w Kena Blocka, wybrać sobie jakąś fajną furę do driftowania i sobie pojeździć tutaj na specjalnie przygotowanym miejscu, bo to nawet nie jest tor. Tylko to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie poszaleć jakąś tam furką. Weźmy sobie Forda Mustanga, jeszcze nim nie jeździłem. Musimy poczekać, aż wczyta nam się wyścig, czy ten, to miejsce. Mam tutaj skrzynię manualną. I tak, i pewnie myślicie sobie, o, ale się zajebiście driftuje. No ale właśnie ten tryb nie polega na tym, żeby driftować. Tylko na tym, żeby jak najszybciej daną trasę przejechać. Ale driftowanie w tej grze jest całkiem przyjemne, powiedział Lucek, który rozbił się o pachołki. I tak, wyłączyłem sobie to wspomaganie, kontrolę trakcji ABS i jest bardzo trudno, żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa. Bardzo trudno jest wyhamować. Ale satysfakcję daje, gdy już naprawdę przejedziemy trasę w porządku. I tak myślicie sobie, ale Lucek, pokaż tą kamerę z kokpitu. No i pokazuję. Cyk. Tak, i naszym... Właśnie, nacisnąłem hamulec nożny. I to spowodowało, że samochód po prostu zaczął się... No jechał w prostej linii. Tu widzicie sobie ślady, jak to wyglądało. Blokują się bardzo łatwo tutaj koła. Jeśli nie mamy włączonego ABS-u i zobaczcie, tutaj mamy na przykład skok. Tak? I po tym skoku nie można absolutnie używać hamulca innego poza, poza ręcznym, bo jest strasznie. Strasznie jest samochód ogarnąć, jeśli używamy hamulca nożnego, więc jak nie używacie ABS-u, nie macie ABS-u włączonego, tak jak ja, to hamulca nożnego w tej grze jak węża unikacie, no. Zresztą nie wiem, czego wy unikacie. Niektórzy się nie boją węża. No i tak fura wygląda po moim objeździe
tutaj, ale powiem wam, na początku się bardzo wkurzałem, jak pierwszy raz sobie odpaliłem tą traskę, bardzo się wkurzałem tutaj, jak grałem sobie i rozwalałem się co chwilę, ale trzeba przyznać, że naprawdę ta kamera z kokpitu jest fajna, bardzo spoko mi się na niej jeździ i tutaj na tej trasce jest ok, tylko ten jeden taki skok, raz mi się udało tak wtrafić bokiem, żeby trafić, tak? Jest tu strasznie wąsko, jest to trudna traska, no. Chciałem wam tylko pokazać zniszczenia tego samochodu, bo no powgniatany jest, już nie nadaje się do niczego. Oj, okazało się, że jak wam tak pokazywałem, to straciłem czas na to, że no nie zrobiłem tego na czas, no. Teraz mamy wyścig buggy. Tego jeszcze w ogóle sobie nie próbowałem. Tu mamy jakieś zimne klimaty. Możemy sobie wybrać traskę. To jest oczywiście wyścig szybki i kariera jest tutaj całkowicie odrębnym tematem. I tak on sobie wygląda. I będziemy mieli tu kilku przeciwników. Raz, dwa, trzy. No kilku. Osiem chyba samochodów łącznie. No i startujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że zawieszenie będzie fajnie pracować. O, przy starcie trzeba włączyć ten bieg. W większości gier jest tak, że sam się ten bieg włącza. Ojej, tu nic nie widać w tym kokpicie. Cały czarny, nie? Dlatego, że jasno jest trochę na zewnątrz. To może weźmy sobie... Ojej, ale dziwny ten widok jest. Wow, 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 wow. Także to są śnieżne klimaty. Ow! Ta kamera jest naprawdę dziwna. Ta teraz z góry, którą ją mam, to nie czuję w ogóle, jak samochód jest ustawiony względem drogi. Tu jakaś skocznia narciarska albo coś. Okej. Okay. Tutaj górka, uwaga. Ooo, tu można stanty robić. Nie no, to raczej nie jest pożądana opcja, żeby robić stanty. Tutaj hamulce w ogóle nie działają na tej trasie. Wszystko driftem trzeba brać, dlatego ona jest taka obła. A zobaczcie, ja gram na średnim poziomie trudności. W ogóle się na tej trasie nie odnajduje. O ile na tej wcześniejszej szło mi nawet, tak tutaj jest dramat. Tutaj to chyba najlepsza ta kamera jest. Ale gdzieś tam to zawieszenie widać, że działa, nie? Się wygina to wszystko. Ta kamera chyba tutaj najlepsza, bo najwięcej widać. Jezu! No dobrze, to były wyścigi buggy. Dałem ciała totalnie. Wyścig na szczyt. Mamy tutaj jazdy próbne, możemy sobie w Kanadzie coś tam potestować, no ale my idziemy na żywioł i zobaczmy sobie w Chinach może. Zobaczcie, tu mamy jakąś spinaczkę, tak to wygląda trasa. W Rumunii, chciałem kiedyś do Rumunii pojechać, zobaczyć te właśnie górskie drogi. Nie, tutaj nie wygląda to ciekawie, chodźmy do Chin. Mamy opcję, zobaczcie, mamy opcję najdłuższą. Jesus. 13 tysięcy metrów? Czy ja dobrze widzę? Ale to chyba ogólnie trasa 13 km ma, tak? A nie, że pionowo 13 tysięcy metrów. No, no chyba raczej nie. No dobrze. Odcinki od A do D? Od D do... Aha, no dobra, niech będzie. Czyste niebo, możemy sobie wybrać pogodę. Mgliście możemy wybrać, okej. Okay. Do wyboru mamy kilka furek, tak jak było to tam. Samochodów w grze jest 50 w sumie. No i oczywiście je się później odblokowuje. Tutaj mamy coś takiego, ciekawie to wygląda. No to mamy 3 fury w sumie, tak? No na wstępie, okej. Okay. No co to Mitsubishi? Norma? Co to jest ta norma? Dobra, bierzemy normę. No i myślę, że od razu jedziemy wyścig. Podejrzewam, że auto kompletnie inaczej będzie się prowadzić niż to, z czym jechałem do tej pory. Tutaj mamy całą traskę pokazaną. Znaczy no, okolice. Czy ja widzę tutaj jakiś deszcz? Będzie ślisko? Co to, elektryczne było? Chyba elektryczne. What? Dobra, mój nie jest elektryczny, no to... Uuu! Powoli, powoli. Tu chyba ślisko jest. Da się zarzucić z tym? Raczej niewskazane. O kurde! Huuu, tu mamy cały czas zakręty. Ale lipa jest trochę taka, że nie mamy tu żadnego pilota, no nie? Bo na niego nawet nie ma tu chyba miejsca, czy jest?
nie jest przewidziane. Zobaczmy, jak wygląda właśnie ten środek. Tak? Tu niby jakieś coś obok jest, trochę miejsca, ale to chyba ledwo pies się tam zmieści. A nie człowiek. Wziąłem taki klimat śliski trochę. Okej, ale mamy... Zobaczcie, od niskich obrotów w ogóle się nie zbiera. Mamy tu mały silniczek. Wow. Ej, nie jestem taki super przyczepny, jakby się mogło wydawać. Jadę tutaj, widzicie, bardzo ostrożnie, żeby się nie rozwalić. Podejrzewam, że ten samochodzik jest bardzo delikatny. A już mam, jak tak sobie jeżdżę w tej grze, tak samo jak w Dirt Rally na przykład. Lubiłem sobie potem wchodzić na YouTube, oglądać jakichś tam świrów, którzy mają zajebiste kierownice, zajebisty sprzęt. I sobie jeżdżą później i tak wszystko na milimetry biorą, każdy zakręt, każdy, wiecie, odcinek drogi. Niesamowicie się to potem ogląda, jak wow! Jak wiesz, z czym to się je, nie? Jak wiesz, że to jest bardzo trudne, żeby osiągnąć taki poziom. Kurde, wiecie co, przy tych wyższych prędkościach miałem wrażenie, jakby samochód się bujał trochę. Uszkodzony nie jest, kilka razy tam gdzieś w coś przywaliłem. Kurde. Ej! Tak, już coś uszkodziłem. Trochę przód, ale trzeba przyznać, że bardzo wytrzymały, nie? Jak jeździłem tym Fordem Fastbackiem na początku odcinka, to on się tam dosyć szybko uszkadzał od zderzeń, a ten jest taki... Nie skończyłem jeszcze piątki, a już szóstkę wbiłem. Oh, wow, 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 wow. Chciałem tak blisko przy tym. Wiecie, co mi się nie podoba w tej grze? Że... jak mamy na przykład jakąś skałę, to obszar, w którym możemy uderzyć, jest dalej niż rzeczywiście ta tekstura w niektórych miejscach. I zdarza się, że na przykład nie możemy się za bardzo zbliżyć. Widzicie, o co chodzi? Nie są te tekstury tak dokładnie nałożone, nie? No i tutaj na przykład mamy już ścianę w tym miejscu. I przez to na przykład przy jakimś tam ogrodzeniu nie możemy wziąć czegoś dokładnie na milimetr, tak? O, widzicie, o co chodzi? Tu jest już ściana, nie? I ty tego nie widzisz jako gracz, bo dla ciebie ściana powinna być tam, gdzie jest tekstura. A w tej grze to ci się pokazuje jakby bliżej. Strasznie tego nie lubię w grach. I w tej mnie to zdecydowanie denerwuje, no bo mamy węższą drogę niż ona rzeczywiście jest, tak? A wizualnie wydaje się ona bardzo szeroka i w ten sposób musimy cały czas trzymać się środka drogi. Nie możemy zrobić takiego super dokładnego, fajnego odcinka, nie? Bo tutaj przywaliłem w skałę, a może nie powinienem. Ale ogólnie da się grać. Tylko, że to jest denerwujące, no. Chciałbyś jednak... No, mi bardzo satysfakcję daje, jeśli że mogę sobie zrobić coś naprawdę bardzo skillowego, bardzo dokładnie wziąć jakiś zakręt, jeśli jest to gra wyścigowa. To jest taka ogromna satysfakcja, no a ponieważ ta gra jest tak skonstruowana, no to troszeczkę mi to uniemożliwia, nie? To jest takie drażniące. Ślepe zakręty są najgorsze, nie wiadomo jak tutaj jechać wtedy. No ale takie są właśnie te wspinaczki. Jak grałem w Dirt Rally, to też tam nie mieliśmy żadnej mapki, chyba. Nie, nie było. Były właśnie taki... Było tylko odcinkowo pokazane, ile nam zostało do, powiedzmy, końca, nie? O, widzicie też tutaj, nie? Są te słupki. Jak to? No tutaj nawet dosyć blisko. Ale tam wcześniej czułem, że z tym spoilerem zahaczam. Gdzie jeszcze nie powinienem, tak? Ale bardzo fajnie podoba mi się ten, to rozmycie ruchu. Ten efekt prędkości jest naprawdę świetny. No podejrzewam, że ta gra na PC-cie będzie wyglądać lepiej niż tutaj na konsoli, chociaż no nie wygląda aż tak tragicznie. No i cyk, udało się. O, fajnie, bardzo miła sprawa, że palą się tarcze hamulcowe. Ktoś nie ukończył w ogóle, ja byłem ostatni. Ja mam RS-kę, chyba jako jedyny gracz mam tutaj Focusa RS. I czy ja widzę to, co wy? Tak, o się. To jest pierwsza gra chyba, w której startuję z pierwszej pozycji.
singlu. Ojej, jakie krótkie biegi. Dobra, pierwsze co to pojedziemy sobie. Pojedziemy sobie tego Jokera. Wow, zajebiście. No nie, no to jest spoko. Jazda po tym. Po szutrze jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Tutaj mamy kawałek asfaltu. Trzeba szybko te biegi zmieniać, wiecie. Są naprawdę mega krótkie. To jest poziom średni. Przeciwnicy i tak dają czadu. Ale to może ja po prostu jestem słaby. No tak, dopiero co, wiecie. Zacząłem grać w tę grę. Ou. Dziwnie mnie zresetowało. Przeważnie w grach tych wyścigowych resetuję na takiej zasadzie, że jesteś ostatni. Tutaj jestem w połowie stawki. Oj, tu kranechałem. Tak, to jest poziom średni, więc... nawet jakieś tam czołówki się trzymam, ale gdybym sobie wziął trudniejszy... Ale super się ten... Na szutrze śmiga. Au! Da się to naprawdę wyczuć nawet na padzie od... na... padzie od PlayStation. Okej, za wcześnie pochwaliłem. I też nie używamy hamulca nożnego w żadnym wypadku, jeśli mamy wyłączony ABS. Ja w tych grach zawsze sobie... wyłączam te wszystkie kontrole i tak dalej. Strasznie tego nie lubię. W Need for Speedach, na przykład tych najnowszych, wszystko jest pod kontrolą... wiecie czego. Wszystko jest pod kontrolą, cała twoja jazda jest pod kontrolą komputera, jakiegoś tam skryptu. Mało na co masz wpływu, tak na... ale przesterować można łatwo. Mało na co masz wpływu, jeśli chodzi o jazdę. Samochód albo jest do jazdy, albo do driftu, albo do czegoś tam innego. Po prostu robimy samochód pod konkretny tryb i no nie da się go jakby przerobić na coś innego, tak? Na, jak mówię tu o tym najnowszym Paybacku. No a jednak możliwość wyłączenia sobie tego czy tamtego systemu i wprowadzenie sobie po prostu innego trybu jazdy, ale łatwo. No i tak wygląda samochód po mojej jeździe. Znowu przedostatni. Najgorzej. Daj spokój. No i został nam ostatni tryb do przetestowania. Jest to po prostu rajd. No i wybierzmy sobie może... Nie, na Syberii już nie chcę. Chodźmy do Malezji zobaczyć. Okej, odcinek wygląda bardzo spoko. Może weźmy sobie poziom łatwy. Nie będę najłatwiejszego brał. Weźmy sobie łatwy. Może pójdzie mi lepiej. Zobaczymy, jakie rajdówki mamy tutaj do dyspozycji na sam początek. No bo mówię, samochodów jest ogólnie 50 i pewnie są w kategoriach na różne tryby. Cyk. Porsche GT3 RS. Uuu, serio? Porsche GT... RGT. RGT. Renault Alpine. Renault Clio. Megane Maxi. O, do rajdów mamy dużo samochodów, widzę. Golfik, jedynka. Golfik Polo. I miniacz. Ale to już od końca. Dobrze, to weźmy sobie może... Weźmy sobie to Porsche Safari. Wygląda ciekawie. Dodatkowo zabezpieczone. Idealnie dla mnie. Malezja. Opa! Jeździłem tym małym cip-cipem, jak grałem w ten. W Dirt Rally. Próbowałem tam na karierze swoich sił. O kurczę, zapomniałem tych sygnalizacji. To jest bardzo ważne. To właśnie by przydało na tym. Na wspinaczce, tylko moim zdaniem... Kurczę. Właśnie... Może damy radę jakoś, zobaczymy. Dobra. Troszeczkę mi za szybko mówi, znaczy za późno mi mówi. Przed tym zakrętem praktycznie od razu, jakbym wolał się troszeczkę przygotować. W niektórych grach rajdowych można sobie ustawić właśnie prędkość pojawiania tych komunikatów. Dobra, zobaczmy kokpit.
right 3 and left 4. Oh, okay, go. And brake square right through gate into left 3. Ooh, you're brute. And right 5 short. Nie no, chyba wolę tę kamerę tutaj. Nie wiem, mam wrażenie, że najwięcej widać. Bardziej na słuch trzeba tego pilota ogarniać, niż się patrzeć, bo serio nie ma kiedy patrzeć na te znaki. Trzeba, można dostać oczopląsów albo czegoś tam. Nice! Udało się przetrwać. Left 4 into kinks for 50. Left 3 into right 2. Ooh, 3, to trzeba hamować. No i o to chodzi. Right 5 long over bump, keep in. Over bump, czyli będzie... O, trzeba skakać, ok. I trójka, czyli hamujemy. Nice. And kinks for 100. Break left for Titan. Co powiecie na to? To było keep middle, czyli środka. Piątka to gaz. Oj, shit, drzewo! Ale fajnie mi poszedł ten odcinek! Jestem w szoku, to chyba pierwsza gra rajdowa, w której mi tak dobrze poszło... parę set metrów. Jump. Proszę bardzo, pokazówka. Okej, co? To nie tak miało być. Zagapiłem się znowu na sygnalizację. I udało się. Nie no, spoko. Powiem wam, że rajdy... Zajebiście. No dobra, nie spoko. Teraz na tym wyścigu nic wam nie pokazywałem. Jest łatwy poziom. Jestem 19. Kurde. Ale nie, bardzo fajnie jest. Jazda po szutrze. Czy to jedziemy sobie właśnie tutaj te rajdy, czy mamy te V-Rally Cross. Tak? To jest fajne, naprawdę można tam gdzieś bokiem fajnie sobie wchodzić. Tutaj z kolei te komunikaty, no tak jak w rajdówkach, nie? Bardzo spoko to wygląda. Tutaj mamy jeszcze w USA jakąś traskę. No i jest tego trochę. Wcześniej sobie jeździłem tutaj dużo. Tu? No, tutaj sobie trenowałem i właśnie trenowałem sobie różnymi samochodami. No i jest też tam trudno, bo z kolei są różne skoki, w różny sposób trzeba wchodzić te zakręty driftem, a jeszcze przy wyłączonym ABS-ie, ja nie wiem czemu ja to powyłączałem wszystko, żeby pokazać wam jak się ciągle rozbijam na tym odcinku. Ale gra myślę, że bardzo spoko jeśli chodzi o prowadzenie, ona tak graficznie nie wygląda jakoś cudownie, no ale jeśli brać pod uwagę samą jazdę i to co mamy tutaj do dyspozycji, czyli te samochody, wygląda spoko i jest to fajna, myślę, że pierwsza część po reaktywacji, mam nadzieję, że będą ją ciągle ulepszać i z roku na rok robić coraz to nowszą rajdówkę, bo jeśli będziemy mieli konkurencję na rynku rajdówek, no to będą coraz lepsze gry po prostu, nie? Tu możemy sobie właśnie wybrać styl jazdy, manualną skrzynię, tu możemy sobie pilota. Pojawianie się notatek rajdowych, proszę bardzo, możemy dać wcześniej, bardzo spoko, możemy wybrać Brytyjczyka, Francuza, Włocha, Niemca, Hiszpana. I tak to wygląda, piszcie co myślicie o tej grze, czy zagralibyście, czy nie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.